Rywalizujecie w triatlonach, w różnych turniejach i czy to jest bardziej walka samym sobą? Chcemy pokazać samemu sobie, że coś znowu mogę osiągnąć, czy rywalizujecie bardziej z innym zawodnikiem? Na pewno rywalizujemy z samym sobą, bo końcowe momenty są na pewno ciężkie, a na pewno też z przeciwnikami rywalizujemy, którzy też chcą nas pokonać, my chcemy ich. Myślę, że przede wszystkim skupiamy się na tym, aby pokonać własne słabości, bo triatlon ma to do siebie, że trenujemy trzy dyscypliny sportu. Jest to pływanie, rower i bieganie. I tak naprawdę w każdej z nich, każdy z nas, kiedy wchodzimy do wody, czy wsiadamy na rower, czy zakładamy buty biegowe, zmagamy się z samym sobą. Nie. Na tym etapie nie chodzi o pokonanie przeciwnika, bo większość przeciwników zawsze mnie pokonuje. Więc przede wszystkim własne słabości. Stawia się sobie jakieś cele i próbuje się ten cel osiągnąć. Jak się osiąga, to dobrze, jak nie, no to trzeba spróbować następnym razem. Poza tym, tak jak tu, są fajni ludzie, można rzeczywiście trochę odpocząć. Jakim typem człowieka trzeba być, żeby uprawiać triatlon? Upartym. To na pewno. Na pewno też trzeba mieć coś z szaleńca w sobie, bo trochę szaleństwem jest wstawanie codziennie o 4 rano, żeby codziennie jechać się męczyć, czy to na rowerze, czy w wodzie, czy biegać w lesie, w kółko lub na ulicę. Generalnie to wygląda tak, czy mówi się o tym, że triatlon jest indywidualnym sportem, ale tak jak żeście to dzisiaj zaobserwowali, że właściwie każdy jedzie indywidualnie, ale jednak jedzie grupa. Jeżeli ktoś zostaje, to nikt go nie zostawia, tylko poczeka, pociągnie go na kole trochę. Sport miał być poligonem doświadczalnym, który miał nas nauczyć tego, jak lepiej zafunkcjonować w życiu. Jeżeli ideą przewodnią zaczęło być tylko i wyłącznie zdobywanie złotych medali, no to w tym momencie automatycznie liczy się tylko i wyłącznie cel. Jeżeli mamy celowość w tym, co robimy, no to od tego momentu, jeżeli bierzesz pod uwagę tylko rezultat, no to nie doskonalisz siebie, bo nie masz na to czasu, chcesz tylko i wyłącznie wygrywać. My dajemy z siebie, w tym większym stopniu wraca ze strony tych ludzi, którzy są naprzeciwko nas. Jesteśmy chwilę po skończonym treningu. Co odczuwasz oprócz zmęczenia, bo to chyba oczywiste? Satysfakcję. Endorfiny. Szczęście, którego nie można doświadczyć po najlepszym, nie chcę tutaj używać. Zadowolenie.